Trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej po stronie gminy wiejskiej Biała Podlaska. Jest to część z zadania w większym projekcie, który jest realizowany w ramach funkcjonowania obszaru wiejskiego miasto-gmina. Zadanie ogólne to 15 milionów złotych, z czego 12 milionów dofinansowania i będzie to całość tak zwane wykorzystania warorów przyrodniczych Doliny Rzeki Krzny. Zaczyna się w Porosiukach, przez tereny koło parku i kończy się tam tą ścieżką adekwacyjną w tak zwanym Małpim Gaju. W tej chwili jesteśmy w Porosiukach. Trwa to zadanie. Ścieżka, która będzie na podbudowie mieszanka z kruszywem. Zakończenie etapu tej budowy to czerwiec bieżącego roku. Już jest w tej chwili etap, który nazwijmy mówiący, że zadanie jest niezagrożone. Czerwiec i ładna ścieżka, która zaczyna się w Porosiukach, biegnie przez kładkę w drodze wojskowej koło parku i piękny odcinek dla zadowolenia naszych mieszkańców i miasta także. To, co mi się rzuca w oczy w tym momencie, to będzie to szeroka ścieżka. Tak, to ścieżka jest zaplanowana o szerokości 4 metrów. Pieszo-rowerowa, 4-metrowa. Myślę, że naprawdę będzie tutaj oblegana mocno. Dobre miejsce również w Porosiukach, dlatego że nawet w tle widzimy Wiatę, to tutaj przecież przystań kajakowa i to miejsce w przyszłości, myślę, że i w zamysłach Urzędu Gminy i radnych i samych mieszkańców Porosiuk, może stać się centrum turystycznym, wypoczynkowym bądź rekreacyjnym. Tak to właśnie jest pomyślane, żeby ta ścieżka z jednej strony zaczynała się takim obiektem edukacyjnym, a z drugiej strony kończyła się na stanicy wodnej w Porosiukach, gdzie jest wypożyczalnia kajaków. Tak, dokładnie tak. To jest w połączeniu z terenem rekreacyjnym. Ja mam fajny pomysł, panie wójcie. Umawiamy się tak, jak już będzie ścieżka gotowa. Z Białej Podlaskiej, z Małpiego Gaju wyruszamy z wójtem rowerem tutaj do Porosiuk. Kajakiem spłyniemy Krzną do Białej Podlaskiej, do Małpiego Gaju, a stamtąd ktoś nas zabierze. Jestem za, jak najbardziej przyjmuję wyzwanie. Panie wójcie, przetarg wygrała bialska firma. Jaka to firma, kto wykonuje pracę? Cieszy nas, że wygrała to firma nasza lokalna, bialska, Tredrom. Firma doświadczeniem po przetargu i myślę, że niedługo będzie efekt. I tak jeszcze podpytam, tutaj widzę lampy, lampy są już z innego projektu, to oświetlenie dojścia do właśnie przystani kajakowej, a czy ta ścieżka w tym momencie budowana oczywiście będzie posiadała na pewno małą architekturę, jak ławki, jakieś przystanki, śmietniki, kosze na śmieci, ale czy właśnie oświetlenie będzie przy tej ścieżce? Dokładnie będzie ta cała mała architektura, począwszy od stolików, ławki. Do tego celu wykorzystamy właśnie te wycięte drzewa, które przybiegały na trasie tej ścieżki. Zostaną wykorzystane i taki agroturystyczny obiekt powstanie przy tej stanicy. Natomiast oświetlenie całości ścieżki nie jest planowane. Jest tylko tutaj na wysokości stanicy.